Oblicz sinus 7 szóstych pi. Zobaczmy, w której ćwierce układu współrzędnych znajduje się kąt 7 szóstych pi. Naszkicujmy układ współrzędnych. Wiemy, że pi radianów to jest 180 stopni. Czyli tutaj mamy kąt 0 stopni, tu jest 90 stopni. czyli pi drugich. Dalej mamy 180 stopni, czyli pi. Dalej będzie 3 drugie pi i z powrotem 2 pi. Wyciągnijmy całości z ułamka 7 szóstych. Dostaniemy sinus 1 i 1 szósta pi. Czyli możemy to zapisać jako sinus 1 pi plus 1 szósta pi, czyli pi szóstych. Więc aby zaznaczyć nasz kąt w układzie współrzędnych do pi musimy dodać jeszcze pi szóstych. Jesteśmy więc Nasz promień wodzący naszego kąta znajduje się więc w trzeciej ćwiartce układu współrzędnych. Teraz jeśli w nawiasie chcemy pominąć nasze pi, musimy ustalić, jaki znak ma sinus w trzeciej ćwiartce. Przypominamy sobie wierszyk. W pierwszej ćwiartce wszystkie funkcje są dodatnie, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kotangens, w czwartej kosinus. Czyli w trzeciej ćwiartce dodatni jest tangens i kotangens, czyli sinus jest ujemny. Stąd też, jeśli chcemy pominąć pi, musimy przed sinusem wpisać znak minus. Czyli mamy minus sinus, pomijamy pi, zostaje nam pi szóstych. Teraz proponuję, aby radiany zamienić na stopnie. Przypominam, że pi to jest 180 stopni, więc 180 stopni dzielone na 6 daje nam 30, czyli to jest to samo co minus sinus 30 stopni. Teraz możemy już tylko w tablicach matematycznych odczytać wartość sinusa dla 30 stopni. Jest to oczywiście 1 druga, czyli mamy minus 1 druga.